Panie ministrze, pan się bezpośrednio odnosił do mojej wypowiedzi właśnie do tytułem sprostowania wypowiedzi pana ministra. Panie ministrze, pan mówił o tym, że pana rząd realizuje reformę, którą realizowało wcześniej Prawo i Sprawiedliwość. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżał składkę, państwo ją podwyższacie. Jest tu logiczna sprzeczność, logiczna sprzeczność. Proszę tego rodzaju argumentów już nie używać więcej. Druga sprawa to jest, panie ministrze, taka. Jeżeli zmniejsza się obciążenia podatkowe i parapodatkowe, to tworzone są miejsca pracy, powiększa się baza, w tym przypadku składkowa. I tak było w latach 2007 i 2008. Dzięki temu nie rosły tak szybko dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I to te dwie rzeczy chciałem sprostować. Dziękuję bardzo.